Duch Święty działa w zgromadzeniu Kościele Bożym. Rozdział 10. Duch Święty nie tylko mieszka w Kościele, lecz także działa w nim. Wywyższony Pan podarował swojemu Kościołowi dary, o czym czytamy w liście do Efezjan, 4 rozdział, od 10 do 14 wersetu. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, którymi Duch Święty posługuje się ku zbudowaniu i duchowemu wzrostowi Jego poszczególnych członków. Te starania Ducha Świętego zostały szczegółowo przedstawione w rozdziałach 12 do 14 pierwszego listu do Koryntian. W tym kontekście myślimy głównie o Jego działaniu podczas naszych wspólnych zgromadzeń, ale nie powinniśmy ograniczać roli Ducha Świętego tylko do spotkań zboru. Zwłaszcza w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian wielokrotnie mowa jest o Duchu, a Jego działalność wykracza znacznie poza ramy zejść wierzących. Obejmuje również działanie w życiu pojedynczych wierzących tworzących Kościół Boży. Gdy się jako zbór schodzicie, 1 Koryntian 11:18. Oba aspekty powinniśmy uwzględnić w trakcie dalszych rozważań. W drugim liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 7 werset, apostoł Paweł przypomina, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości, powściągliwości lub zdrowego rozsądku. Nawet jeśli werset ten nie traktuje bezpośrednio o Duchu Świętym, lecz o duchowym usposobieniu wierzącego, to jednak nie ulega wątpliwości, że jest ono owocem działania Bożego Ducha. Dlatego też uważam, że przytoczony werset stanowi trafną ilustrację rozdziałów 12-14, z pierwszego listu do Koryntian i chciałbym posłużyć się nim jako mottem do zawartych tu pouczeń. W rozdziale 12 objawia się szczególnie moc, w 13 miłość, zaś w 14 powściągliwość, duch mocy. 1 Koryntian, 12 rozdział. Rozdział ten zawiera kilka bardzo ważnych wskazówek odnośnie działania ducha w zgromadzeniu, kościele. Różne pobudki, różne motywy mogą przyświecać tym, którzy zabierają głos podczas spotkań wspólnoty, wersety od 1 do 3. Sam fakt, że ktoś mówi o czymś, co sprawia duchowe wrażenie, nie oznacza jeszcze wcale, że jest kierowany przez Ducha Świętego. W przypadku Koryntian sprawy zaszły tak daleko, że ich wypowiedzi były częściowo inspirowane wpływem demonów, chociaż oni sami nie zdawali sobie z tego sprawy. Podobne niebezpieczeństwo istnieje do dzisiaj, zwłaszcza w kręgach silnie charyzmatycznych. Są jednak jeszcze inne nieboże źródła działania. Dla przykładu nasze ciało, czyli stara natura, może pobudzić nas do zachowania sprawiającego wrażenie, jakoby pochodziło od ducha. Dlatego powinniśmy zadać sobie szczere pytanie, kto kieruje naszymi duchowymi poczynaniami wszelkiego rodzaju, kto motywuje nas do działania? Po drugie, różne dary łaski. Duch Święty chce, abyśmy rozpoznali dar łaski, jaki otrzymaliśmy od Pana. Wersety 4-6 mówią o Duchu, o Panu i o Bogu. Duch pomaga nam zidentyfikować otrzymany dar łaski, którego używamy w zależności od Pana. Natomiast Bóg jest tym, który daje owoc. Wersety od 7-11 uczą nas, że Duch chce działać w każdym z nas. Dary łaski nie są zarezerwowane dla pojedynczych braci, każdy członek ciała Chrystusowego, a zatem każdy wierzący ma zadanie do wykonania. Nie bez powodu wersety od 7 i 11 mówią, że dary zostały dane każdemu. Chodzi zatem o mnie i o ciebie. Nikt nie został pominięty. Siostra czy brat, młody czy stary. Wszyscy mamy zadania do wypełnienia. Rozniecone przez Ducha dary są bardzo różne. Unaocznia nam to przytoczony w dalszym fragmencie rozdziału obraz ludzkiego ciała. Chociaż ciało stanowi zdumiewającą jedność, funkcjonuje tylko dzięki równie zadziwiającej różnorodności. Niezliczone członki odpowiedzialne są za wszelkiego rodzaju zadania. Tak samo jest w Kościele, w którym istnieje niezwykła różnorodność w jedności. Potrzebujemy rozmaitych darów. Jeden nie może poradzić sobie bez drugiego. Dlatego też dary nie działają przeciwko sobie, lecz współpracują dla wzajemnego dobra. Mają jeden cel – wzrost i zbudowanie ciała. Praktyczne pytanie, które nasuwa się w tym kontekście, czy wszyscy znamy zadania powierzone nam przez Pana, przy których wykonywaniu Duch chce nam pomóc? Siła do wykonywania darów. Duch Święty nie tylko pomaga rozpoznać powierzone nam zadania, lecz udziela również mocy, której potrzebujemy, abyśmy w konkretnej sytuacji mogli skorzystać z udzielonego nam daru i odpowiednio działać. Werset 7 mówi o objawieniu Ducha. Duch pokazuje nam kiedy, jak i co mamy uczynić. Nawet najlepszy dar na nic się nie zda, jeśli nie będzie używany. Duch rozdziela również jak chce. Mówi o tym werset 11. Używamy naszego daru, czy sprzeciwiamy się woli Ducha Bożego? Ku pożytkowi. Używanie daru otrzymanego przez Ducha zawsze wiąże się z pożytkiem dla innych. Duch nigdy nie pozwala, abyśmy używali darów dla własnych korzyści i wywyższenia samych siebie, lecz zawsze ma na uwadze dobro innych. Werset 7 mówi wyraźnie, a każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. Pożytkiem jest wszystko, co po pierwsze przybliża nas do Pana i przemienia w Jego obraz. Po drugie pozwala nam lepiej służyć Panu i po trzecie uczy nas czekać na Niego z większym utęsknieniem. W rozdziale 14 myśli te zostają pogłębione. Tam mowa jest o tym, że wszystko, co czynimy, powinno służyć wzajemnemu zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Mówi o tym werset 3. Duch miłości. 1 Koryntian 13 rozdział. nawet jeśli Duch Święty nie wymieniony jest bezpośrednio w tym rozdziale, to jednak nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jedynie On może zrodzić w naszych sercach miłość, o której tu mowa. Czytamy o drodze jeszcze doskonalszej, 1 Koryntian 12:31, którą apostoł chciał wskazać Koryntianom. Droga ta została opisana w rozdziale 13. Oba rozdziały są zatem ściśle ze sobą powiązane. Podczas gdy w rozdziale poprzednim chodzi o moc, w której wykonujemy powierzone nam zadania, tu przedstawiono najwyższą motywację do używania darów. W służbie dla Pana mogą przyświecać nam różne motywy, ale najważniejszym jest bezsprzecznie miłość, gdy jej brak w naszym sercu. Daremny jest nasz trud. Pan jest naszym doskonałym przykładem. Rozpoznajemy go w obrazie hebrajskiego niewolnika, który mówi: miłuję mojego Pana, moją żonę i moje dzieci. 2 Mojżeszowa 21:5. To może być dla nas bodźcem, abyśmy motywowani szczerą miłością pracowali dla Niego pod bezpośrednim kierownictwem Ducha Świętego. Duch powściągliwości, 1 Koryntian 14 rozdział. Miłość nie czyni nas bezmyślnymi i nierozważnymi, lecz uczy powściągliwej rozwagi, kształtuje zdrowe zmysły i usposobienie. 14 rozdział wskazuje, że opanowanie przejawia się zwłaszcza w czasie naszych zborowych spotkań. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Duch Święty nie pojawia się ani razu akurat w tym rozdziale? Czy nie potrzebujemy Jego prowadzenia właśnie wtedy, gdy zgromadzamy się jako wierzący, aby łamać chleb, modlić się i słuchać Słowa Bożego? Czy nie mówimy często słusznie o konieczności prowadzenia przez Ducha Świętego podczas wspólnych spotkań? Niewątpliwie potrzebujemy działania Ducha Świętego i Jego kierownictwa, gdy gromadzimy się w imieniu Pana. Nie powinniśmy jednak nigdy błędnie myśleć, że prowadzenie Ducha Świętego ogranicza się tylko do tych kilku godzin w tygodniu. Gdy schodzimy się jako zbór, prowadzenie Ducha Świętego jest niezwykle cenne, ale gdybyśmy poddawali się Mu tylko wtedy, byłoby to niewłaściwe i niebiblijne. Wręcz przeciwnie, gdy w naszym codziennym życiu nie podporządkowujemy się kierownictwu Ducha Bożego, jakże moglibyśmy być w stanie uczynić to w czasie zgromadzeń? Nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy prowadzeniem Ducha Świętego w zborze i w naszym codziennym życiu. Na co dzień winniśmy być wyczuleni na głos Bożego Ducha. Duch Święty jest suwerenny w swoim działaniu, w naszym codziennym życiu i również podczas zgromadzeń. Jego suwerenność dotyczy sposobu działania. Duch rozdziela jak chce, 1 Koryntian 12:11. Osób, którymi się posługuje. Duch używa kogo chce. Dzieje apostolskie 13:2 oraz Dzieje apostolskie 20:28. Czasu działania. Duch działa kiedy chce. Dzieje apostolskie 16 rozdział od 6 do 10 wersetu. Treści. Duch daje konkretne zlecenia. Dzieje apostolskie 11:12 i 1 Koryntian 12 od 8 do 11. Najpierw sposób działania. Duch rozdziela jak chce. 1 Koryntian 12:11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Osób, którymi się posługuje Duch, używa kogo chce. Dzieje apostolskie 13:2. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Dzieje apostolskie 20-28 też pokazują, że Duch używa kogo chce. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Czasu działania. Duch działa kiedy chce. Dzieje apostolskie 16:6. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki. Widać, że jest to punkt, Duch działa kiedy chce. I treści, Duch daje konkretne zlecenia. Dzieje apostolskie 11:12. I powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych 6 braci, i tak przyszliśmy do domu owego męża. 1 Koryntian 12:8. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Jeżeli przeczytamy 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian w kontekście, czyli porównanie z 1 Koryntian 12:7 i uświadomimy sobie, że działanie Ducha Świętego dotyczy z całą pewnością również treści rozdziału 14. Każde objawienie Ducha ma służyć pożytkowi wierzących, a o tym właśnie mowa w omawianym rozdziale. Chciałbym, abyśmy zajęli się sprawami, które są szczególnie ważne i aktualne dla nas. Zawarte w analizowanym rozdziale pouczenia dotyczą głoszenia słowa, ale można je odnieść również do innych spotkań zborowych. Prorokowanie. Wszystko, co wypowiadane jest podczas zgromadzeń, ma służyć zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Werset 3. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Przede wszystkim ważny jest duchowy wzrost słuchaczy. Widzimy to w Efezjan 4:11-13. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Cel ten zostaje osiągnięty przez prorokowanie, czyli mówienie z bezpośredniej obecności Bożej. Prorokowanie w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:20 zostaje bezpośrednio powiązane z Duchem Świętym, bo jakże mielibyśmy mówić z obecności Bożej, gdyby Duch nami nie kierował. Proroctw nie lekceważcie. Jeśli proroctwo ma być naprawdę kierowane przez Ducha Świętego, musimy uwzględnić wiele ważnych czynników. Żaden brat nie może iść na zgromadzenie w celu głoszenia Słowa Bożego z powziętym uprzednio zamiarem, że dzisiaj powie to czy tamto. Oczywiście, że Duch może posłużyć się jedynie tym, co dany brat wie, czego się nauczył, ale zakłócamy jego prowadzenie, gdy uprzednio dokładnie wiemy, co chcemy powiedzieć. Każdy brat, który otrzymał od Pana dar, powinien przejawiać gotowość, by pozwolić się użyć przez Pana. Pomiędzy wypowiedziami powinny być przerwy, aby Duch mógł użyć, kogo sam uzna za słuszne. Wszyscy wierzący, włącznie z siostrami, modlą się o to, aby Duch mógł swobodnie działać. Ku pożytkowi innych. Głoszone słowo powinno służyć pożytkowi innych, a nie własnemu zyskowi. Wspólne spotkania nie powinny nigdy być traktowane jako możliwość zaprezentowania swojego krasomówczego talentu, jak to niestety zdarzało się w przypadku Koryntian. Żaden brat nie powinien dążyć do chwalenia się darem danym przez Boga, lecz raczej używać go dla pożytku innych. Inaczej mija się to z celem. Duch Boży zawsze dąży do uwielbienia Pana, a nie sługi. Wolność ducha. Jeżeli wszystkie wypowiadane słowa mają przynosić pożytek, to duch musi mieć swobodę działania, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. Nie możemy wykluczać określonych tematów czy kwestii podjętych w nauczaniu. W przeciwnym razie służba stanie się jednostronna i niepełna. Konieczna jest również troska o potrzeby wszystkich obecnych, dzieci, starszych, niewierzących, przygnębionych i zrezygnowanych. Zrozumiałość wypowiedzi. Każdy brat, którego Pan używa w czasie zgromadzeń, powinien wyrażać się w zrozumiały sposób. To dotyczy akustyki, na co zda się nawet najlepszy wykład słowa i duchowa modlitwa, jeżeli nie są zrozumiałe. Dlatego tak ważne jest, aby mówić głośno i wyraźnie artykułować słowa. Treści. Wszystko, co jest mówione, powinno być zrozumiałe także pod względem treści. Ważne jest, aby uwzględnić możliwość percepcji słuchaczy. W 8 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy o mężach, którzy chcieli przybliżyć ludowi Bożemu przepisy zakonu pańskiego. I czytali z Księgi Zakonu, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak, że zrozumiano to, co było czytane. Myśl ta powinna towarzyszyć nam również podczas spotkań zborowych. Z rozumem. Działanie ducha nie oznacza wcale, że nie mamy logicznie myśleć. Porównaj wersety 19 i 32. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. I werset 32. A duchy proroków są poddane prorokom. Żaden brat nie może się usprawiedliwiać wymówką, że duch kazał mu coś powiedzieć czy uczynić, podczas gdy obecni wierzący mają zupełnie inne wrażenie. Może to dotyczyć zupełnie praktycznych rzeczy. Dla przykładu, jeden brat podaje ciągle jedną lub dwie pieśni, swoje ulubione, albo czyta te same fragmenty Słowa Bożego. Jeden brat dziękuje w każdym tygodniu za chleb lub usługuje słowem, a we wspólnocie są jeszcze inni bracia. Jeden brat co chwilę zabiera głos i nie dopuszcza innych do słowa. Podczas wspólnych zgromadzeń możemy i powinniśmy kierować się również zdrowym rozsądkiem. Nie musimy pytać nieustannie, czy duch nami kieruje, czy nie. Jest to tak jak z czynnością oddychania. Z reguły wcale nie zauważamy, że oddychamy. Tak też duch kieruje nami prawie automatycznie, o ile podstawowe warunki są spełnione i nie dopuszczamy do głosu naszej starej natury. Niemniej dobrze jest, jeśli każdy brat, zanim zabierze głos, odczeka chwilę i zapyta Pana, czy powinienem się odezwać. Mam to zrobić teraz? Mam przekazać właśnie to? Gotowość wszystkich braci, by zabrać głos z pożytkiem dla innych. Oprócz szczególnych posług, do których potrzebny jest otrzymany od Pana dar, podczas zgromadzeń Duch Boży chce używać każdego brata, aby podać pieśń, pomodlić się czy przeczytać fragment Słowa Bożego. Nie potrzebujemy szczególnego daru, lecz raczej gotowości, by pozwolić się użyć. Na wszystkich obecnych braciach spoczywa odpowiedzialność. Ci, którzy notorycznie milczą, powinni zadać sobie pytanie, czy nie przeciwiają się działaniu ducha. Czy nie sprzeciwiają się działaniu ducha ci, którzy notorycznie milczą? Ci, którzy regularnie się udzielają, powinni zastanowić się, czy to może z ich powodu inni w ogóle nie otwierają ust. Może przerwy między wypowiedziami są za krótkie. Może młodsi bracia obawiają się krytycznych uwag ze strony starszych. Powinniśmy pomagać sobie nawzajem i zachęcać się do służby. Duch Święty działa w zgromadzeniu Kościele Bożym. Podsumowując nasze rozważania, możemy powiedzieć, że Bóg nie reguluje wszystkich szczegółów dotyczących naszych spotkań zborowych. Daje wytyczne, ale ostatecznie Duch Święty ma wolność, aby pokierować nami w dowolny sposób. Dwie niezmienne zasady Boże opisano pod koniec omawianego rozdziału w wersetach 33 i 40. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Możemy pozostawić Duchowi Bożemu wolność, by działał jak chce, poruszając się w wyznaczonych powyżej ramach. Zgodnie ze swoją suwerenną wolą powinien prowadzić nas w naszym codziennym życiu, jak też w życiu zborowym. On czyni wszystko dla naszego pożytku i błogosławieństwa.